Wszechświat to nie jest materia, jak się niektórym wydaje. Okej, okay. Wpaja się nam, żyjąc w konsumpcyjnym świecie, że liczy się właśnie to, co jest namacalne, pieniądze na przykład, albo jakieś inne dobra, nieruchomości, ale materia to jest tak naprawdę mniejsza część wszechświata. Mamy we wszechświecie na przykład antymaterię, mnóstwo ciemnej materii. I bardzo dużo różnych promieniowań. Z czego zbudowany jest wszechświat? Wszechświat składa się z 95% rzeczy, które nie mamy zielonego pojęcia czym są, i 5%, o których wiemy dość sporo, ale ciągle nie wszystko. Szokujące? A nasze ciało otoczone jest biopolem. Fale elektromagnetyczne otaczają nasze ciało. I mają one różną częstotliwość. Wiele osób na świecie wierzy w to, że kiedy podnosimy swoją częstotliwość, to przyciągamy do siebie zdarzenia, które również mają wyższą częstotliwość. Zaś kiedy nasza częstotliwość spada, czyli spadają nasze wibracje, no to niestety bardzo niepomyślne zbiegi okoliczności się również nam zdarzają. I mówiąc już tak mniej górnolotnie i bez tych wszystkich fizycznych wkrętek, no to jeżeli człowiek jest cały zestresowany i ma rozbiegany umysł, no to jest większa szansa na to, że straci panowanie za kółkiem. I wjedzie w drzewo, niż osoba, która jest spokojna, skupia się na drodze, uważa na wszystko i jest totalnie w tu i teraz. Dlatego uważam, że nie ma nic ważniejszego w naszym życiu, jak podnoszenie wibracji, czyli jak notabene dbanie o siebie, o swój umysł, o swoje ciało i o swoją duszę. Ponieważ wtedy rozjaśnia nam się umysł. Potrafimy docenić siebie i ludzi wokół, i ten świat po prostu jest piękniejszy, wypełniony wieloma pozytywnymi emocjami i zdarzeniami. I głównie o to mi chodzi, żeby więcej ludzi cieszyło się z życia niż cierpiało. W związku z czym przygotowałam odcinek pod tytułem 10 sposobów na podniesienie wibracji, i są to praktyki, które sama wypełniam, więc nie będę mówiła o niczym od czapy. Tylko o czymś, co przerobiłam i co pomogło mi w wielu, 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 wielu trudnych sytuacjach, bo one i tak zawsze się będą zdarzać, ale my możemy zmienić sposób reagowania na nie, no i odpowiednio zarządzać swoim zachowaniem i zdrowiem oraz wszystkimi zasobami. Zapraszam na nowy odcinek Psychodygresji. Ja nazywam się Emilia Teofila, studiuję psychologię i chciałabym, żebyśmy wszyscy częściej się uśmiechali. Pierwsza podnosząca wibracje praktyka nazywa się praktykowaniem wdzięczności. I możemy to zrobić na przykład w swoim dzienniku, pisząc listę rzeczy, sytuacji czy ludzi, za które jesteśmy wdzięczni. I możemy to robić codziennie, z samego rana albo wieczorem na zakończenie dnia. Możemy to robić także w trakcie medytacji. I medytacja wdzięczności jest tak wspaniale ukierunkowująca nasz umysł na dostatek, że automatycznie, będąc wdzięcznym za te wspaniałe sytuacje, które nam się zdarzają, na przykład za uśmiech własnego dziecka albo za chwilę spędzoną z ukochaną, ukochaną, fokusujemy się później również na pozytywne doświadczenia. Co nie znaczy, zaznaczę. Co nie znaczy, że negatywne sytuacje nam się nie przydarzą, ale nie będą one dla nas tak przygniatające, bo dużo większą wagę będziemy przykładać do tego, co jest w naszym życiu dobre. Tak więc wdzięczność to po pierwsze. Po drugie, oddech. Oddech jest super ważny. Oddech jest wszystkim. Oddech tak naprawdę
Ja nie wiem, no nie wiem, jak mam to wytłumaczyć, wspaniałość tego oddechu, ponieważ jest ona związana semantycznie z duchem. Spirometria, badanie objętości płuc. Mamy tutaj cząstkę spiritus, bo respirare to po łacinie oddychać. Spiritus to jest też duch po łacinie. I to, że mamy w nazwie alkoholu spiryt, też tutaj można pointerpretować w bardzo ciekawy sposób, tak jak to robił Jung, ale jeżeli będziecie chcieli, to o tym nagram kolejny odcinek, więc bardzo proszę o Wasze komentarze, jeżeli ten temat Was interesuje, alkohol a duch. Natomiast to, że oddychamy, jest związane z duchem, ponieważ wiele religii i filozofii wschodu wskazuje na to, że w powietrzu występuje energia chi lub ki. No, oddychając mamy siłę. Pomyślcie sobie, człowiek bez jedzenia może przeżyć ile? No pewnie ze 2 tygodnie, może nawet miesiąc. Bez wody, no liczy się, że nie przeżyjemy 7 dni. Ale bez oddychania nie przeżyjemy kilku minut nawet. Od razu jest śmierć. Tak więc oddech to życie. I możemy zobaczyć, że jak jesteśmy zestresowani, to niestety ten oddech jest płytki i szybki. Więc długi oddech pomoże nam w uspokojeniu się. Zauważcie też, że kiedy jesteście wokół osób, które wysysają energię, są takie bardzo absorbujące w negatywny sposób, często się w sobie kulimy, garbimy, a jednocześnie sprawiamy, że kurczą nam się płuca, więc gorzej nam się oddycha. Za to, kiedy odegniemy łopatki do tyłu i wyprostujemy się, nasze płuca mają większą przestrzeń, mogą więcej powietrza zaaplikować i w ten sposób mamy więcej energii. W związku z czym ćwiczmy płuca, a ja polecam Wam aplikację Prana Breath, którą uwielbiam, bo można tam wbijać kolejne poziomy w oddychaniu i w ćwiczeniu płuc, tak więc ja uwielbiam. Mindful breathing will bring your mind back into balance. It's a powerful form of meditation. It takes just 7 minutes of practice to feel the difference. Clear your mind, build your resistance to stress, improve your concentration, and get rid of anxiety with Prana Breath. Po trzecie, medytacja. I tu nie chodzi o to, żeby totalnie przestać myśleć, pozbyć się tych wszystkich refleksji, bo to w ogóle nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby je obserwować, żeby nabrać do nich odpowiedniego dystansu, a potem zauważyć, że być może wcale nie my jesteśmy autorami myśli, które kierują naszym życiem. Chodzi o to, żeby odzyskać sprawczość w sobie i zdecydować, w którą stronę my idziemy, a nie robić wszystkiego z automatu, tak jak mamy nagrane na płycie, którą no, zaaplikowali nam albo nasi rodzice, albo społeczeństwo, albo nasze towarzystwo. Nie, chodzi o wybieranie siebie, według mnie, w medytacji. Oczywiście medytacja może prowadzić do podwyższonych stanów świadomości, kiedy wszystko jest piękne, kiedy widzimy innych ludzi jako promyczki światła, gdzie ogólnie motylki latają i ptaszki śpiewają i jest cudownie. Natomiast takie stany bliskie oświeceniu nie trwają wiecznie, więc warto powrócić do tych normalnych stanów emocjonalnych i dawać z siebie wszystko również w tych troszkę niższych wibracjach, by pomóc też innym. No bo jaki pożytek jest z tego, że ktoś jak Eckhart Tolle siedzi sobie na ławce przez bardzo, bardzo długie miesiące i nie robi w sumie nic poza tym. Sam on też to zrozumiał, więc zszedł z tej ławki i zaczął działać, zaczął pisać wspaniałe książki, więc mogę Wam polecić Potęgę teraźniejszości. Jej lektura na pewno też Wasze wibracje podniesie, aczkolwiek głównie praktyka medytacji, to ile sami z siebie dajecie sobie, to jest podstawa. Po czwarte, odpuszczenie. Skutecznego odpuszczenia nauczy Was dr David R. Hawkins w książce pod tytułem Technika uwalniania. Odpuszczenie emocji nie jest udawaniem, że tych emocji się nie ma. Nie jest mówieniem sobie, dobra, wcale się nie boisz, wcale się nie boisz, kiedy trzęsiemy się wręcz jak galareta i mamy ręce spływające potem. Uwalnianie emocji polega na byciu w tych emocjach,
I to się może nam wydawać straszne, bo często uciekamy od trudnych emocji i na tym też bazuje w zasadzie cały konsumpcjonizm, że chcesz się czuć szczęśliwie, jedź na wycieczkę, zapomnij o swoich problemach. No właśnie nie, bo konfrontując się ze swoimi problemami i będąc w tych trudnych emocjach, najszybciej wyczerpujemy ich energię i możemy ochłonąć, przetworzyć wszystkie informacje i ruszyć dalej uzdrowieni, a nie z tymi wszystkimi szkodliwymi emocjami zamiecionymi pod dywan, które kumulują się w naszym organizmie i niestety przyczyniają się do chorób, jeżeli tak długo zalegają w jakimś organie, bo tak emocje zbierają się w organach. Po piąte, jakakolwiek duchowa praktyka, jakieś rytualne czynności będą podnosić wibracje. To może być na przykład modlitwa, jak chociażby odmówienie różańca, albo wizyta w świątyni, ale tylko w sytuacji, kiedy bardzo się wierzy, kiedy potrafi się skupić człowiek na swojej intencji, na celu przybycia do tej świątyni. Może być kościół, to może być cerkiew, to może być meczet. Tak naprawdę duchową praktyką może być też sprzątanie, bo jeżeli układamy sobie przedmioty na półkach, to też wprowadzając porządek, zapanowujemy nad materią i energią, która nas otacza. A wymiatając kurz i skupiając się na tym, żeby się pozbyć negatywnych energii, także dbamy o zniesienie wibracji. Więc zależy po prostu, co jest odpowiadającym nam wyzwaniem duchowym. Niektórzy mogą powiedzieć, że uprawiają jogę tylko i wyłącznie dla sportu, ale dla niektórych będzie to praktyka duchowa. I dla mnie na przykład była asztanga, totalnie zrewolucjonizowała moje życie, więc też mogę powiedzieć, że dla mnie asztanga była praktyką duchową, zwłaszcza w niedzielę rano. Przyroda, pobyt na łonie natury, spotkanie z energią innych żyjących istot, na przykład drzew, zanurzenie się w łące, oglądanie kwiatów albo praca w ziemi w ogrodzie. To wszystko nasyca nas swoją energią i my podnosimy swoje wibracje. Możemy to, co nam nie pasuje, zostawić w ziemi. Planeta sobie z tym poradzi. Oczywiście nie mówię tutaj o materialnych śmieciach, bo śmiecić nie wolno w ten sposób. Możemy polecić Matce Ziemi nasze problemy i ona zadba o to, by przynieść nam dobre rozwiązania. Uwielbiam wprost jeździć rowerem po lesie, chodzić po górach i wdychać świeże powietrze właśnie tam, bo czuję właśnie w takich miejscach, że żyję. I Wam też również to bardzo polecam. Sztuka. Dobra sztuka to wysokie wibracje. To może być muzyka na żywo w filharmonii albo wystawa rysunków. Tylko właśnie takie, ponieważ żyjemy w tym konsumpcyjnym świecie, no to niestety często mamy do czynienia z reprodukcjami, które tracą swoją moc. I David Hawkins pisze w swoich książkach, że jeżeli coś jest oryginalne i wykonywane na żywo, to ma dużo większą wartość energetyczną, z czym po prostu się zgadzam, bo zupełnie inne doznania mam, kiedy jestem na koncercie i muzycy wykonują na żywo swoje utwory, no a co innego, kiedy słucham sobie muzyki na YouTubie. Okej, też jest fajnie, ale to zdecydowanie nie to samo i myślę, że się ze mną zgodzicie. A przy okazji napiszcie w komentarzu, jakie muzyki najczęściej słuchacie, bo jestem bardzo ciekawa Waszych preferencji. Uwielbiam muzykę na żywo, ale słucham też na co dzień klasyki na Spotify i to mnie bardzo wycisza. Natomiast jeżeli chcę, żeby mnie coś zmotywowało, to włączam sobie playlistę Disneya. Po ósme, ciało. Ciało jest przedłużeniem lub też inną formą naszej świadomości. Każdy układ ma swoją mądrość, tak samo układ oddechowy, jak i układ krwionośny, układ kostny. Można dotrzeć do świadomości poprzez ciało, uzdrowić traumy zalegające w psychice też podczas pracy z ciałem. Więc wszystkie takie zabiegi, które są na przykład masażami albo może zabiegami reiki, nawet, słuchajcie, wizyta u kosmetyczki jakiejś takiej sprawdzonej,
będzie dla nas korzystna. Jeżeli nasze ciało się czuje dobrze, że jest zadbane, to i nasza dusza będzie nam za to wdzięczna. Tak więc dbamy o ciało. Ważne tutaj jest też sprawa odżywiania, bo to, co w siebie wrzucamy, to później nas tworzy. Dosłownie, ponieważ komórki obumierają i tworzą się nowe. Z czego się tworzą? No z tego, co dostarczamy naszemu organizmowi. Więc jedząc świństwa, będę brutalna, no to też niestety zamieniamy się w świństwo i to przysłowie, że jesteś tym, co jesz, nie wzięło się znikąd. Zatem jeżeli na przykład jemy mięso, które jest nafaszerowane antybiotykami i jeszcze zwierzątko przed śmiercią było w tragicznych warunkach, jakiś taki biedny kurczak, który cierpiał przez 21 dni, nie widząc niebieskiego nieba, albo jakaś mama krowa, której odebrano cielaki. No to są w ogóle straszne rzeczy, to co się dzieje teraz w hodowlach. Takie zwierzę jest też nafaszerowane nie tylko antybiotykami, ale też hormonami, które się wytwarzają podczas negatywnych wydarzeń. Także wiecie, no nie jestem przeciwniczką jakby jedzenia mięsa, ale jestem przeciwniczką zabijania zwierząt w nieludzkich warunkach. Sama mięsa nie jem, no i staram się po prostu jeść jak najwięcej warzyw, no ale... No jakby to jest też wasza wola po prostu, bo myślę, że można też być w wysokich wibracjach i jeść w zasadzie wszystko, ale to jako, że to jest mój kanał, to chciałam po prostu otwarcie wam sprzedać mój pogląd na temat jedzenia mięsa, no bo czemu nie? Po dziewiąte, ruch. Energia nie lubi zastoju, więc jeżeli łapiecie się na tym, że coś jest nie tak, macie nagle jakieś depresyjne myśli, to zastanówcie się, jak często jesteście w ruchu. No bo jeżeli coś jest takie zastygłe, jak na przykład wy przed kanapą na PlayStation, na kanapie przed PlayStation, to może nie jest dla was wcale najlepsze. Aktywność fizyczna zwiększa wibracje, energia lubi ruch. To w ogóle jest z Qigong, taka mądrość, że wykonując jakikolwiek ruch tak naprawdę, już zmieniamy energię wokół nas. Więc na przykład jeżeli chcemy awansu w pracy, no to czasami może się tak wydarzyć, że nie musimy iść do szefa, tylko wystarczy, że zapiszemy się na siłownię, co totalnie może nie być związane ze sobą, ale no właśnie zwiększamy nasze wibracje i inni to dostrzegają. Natomiast oczywiście ten przykład jest abstrakcyjny i nie jest w żaden sposób udowodniony naukowo. Natomiast faktycznie różne są konsekwencje naszych działań, często bardzo zaskakujące, ale nie robiąc nic, na nic też nie możemy liczyć. Więc ruch to zdrowie. To wiemy na pewno. No i dziesiątka, trochę kontrowersyjna. Przebywanie w wysokowibracyjnym środowisku, czyli otaczanie się inspirującymi ludźmi. Kontrowersyjne dlatego, że nie zawsze mamy możliwości, żeby takimi ludźmi się otaczać, bo czasami jesteśmy w środowisku, w pracy, gdzie jest bardzo dużo toksycznych osób, które tylko patrzą, jak tu pod kim kolejny dołek wykopać, albo jaką świnkę tam podrzucić, żeby komuś narobić problemu. No, w takich środowiskach korporacyjnych ogromną rolę odgrywa ego. Ja ogólnie nie jestem fanką korporacji, nigdy nie pracowałam w takiej, być może kiedyś będę pracować, ale póki co na szczęście no nie. Ale mam doświadczenia z przebywania z ludźmi właśnie takimi otwartymi, nastawionymi na zmianę, na rozwój. Na moich warsztatach bardzo często spotykam się ze wspaniałymi osobami, których opowieści o tym, jak się rozwijają, są wręcz uwzględniające. Dostarczają mnóstwo fantastycznych przeżyć i tak motywują. I dają takiego kopa po prostu do tego, żeby samemu też się rozwijać i być jak najlepszym człowiekiem. Pamiętam, że kiedyś byłam w domu takim artystycznym, gdzie przygotowywaliśmy warsztaty wzajemnie dla siebie, dzieliliśmy się swoją sztuką, chodziliśmy na spacery, wspólnie przygotowywaliśmy posiłki i to była wręcz utopia.
Więc myślę, że znalezienie sobie takiego towarzystwa po prostu, które będzie dla nas takim partnerstwem w drodze duchowego rozwoju, to jest podstawa. I ja osobiście mam taką nieśmiałą nadzieję, że ten kanał stworzy się wokół takiej społeczności. I wspólnie będziemy właśnie się rozwijać i wymieniać się takimi różnymi wskazówkami, więc jeżeli chcecie, macie ochotę, macie taką potrzebę, czujecie, że chcielibyście się podzielić swoimi sposobami na podniesienie wibracji, to gorąco zapraszam do sekcji komentarzy, a jeżeli też macie jakąś niezwykłą historię, którą chcecie się podzielić, to zapraszam na kontakt mailowy kontakt@fabrykadygresji.pl, bo zbieram różne historie i różne przykłady do odcinków, więc jeżeli chcecie usłyszeć być może o sobie, albo może macie jakiś problem i możemy sobie podywagować wspólnie na jego temat, no to chętnie bym taką historię w odcinku przedstawiła. Napiszcie po prostu, co tam u Was, przywitajcie się. Będzie mi bardzo miło i super sympatycznie. Bardzo Was proszę o subskrybowanie tego kanału, bo to jest dla mnie bardzo ważne. Chciałabym się rozwijać i docierać do jak największej grupy osób, żeby polepszyć ich wibracje. Tak więc co? Łapki w górę, subskrybujcie, udostępniajcie i bardzo Wam dziękuję za to, że już jesteście. Wszystkiego dobrego, do zobaczenia w kolejnych psychodygresjach.